Onet24, Iwona Kutyna, zapraszam. Najpierw zepchnął ją ze skarpy, potem nieprzytomną miał wrzucić do rzeki. Prokuratorzy z Poznania twierdzą, że to Adam Z. odpowiada za zabójstwo Ewy Tylman. Akt oskarżenia trafił do sądu. Dowody, zdaniem prokuratury, układają się w logiczną całość. Adam Z. był przesłuchiwany 9 razy i za każdym razem podawał inną wersję zdarzeń. Podczas jednego ze spotkań z policjantami, które jednak nie było protokołowane, stwierdził, że widział Ewę Tylman płynącą wartą. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie, jak zginęła kobieta. Nie wiadomo, czy poniosła śmierć na brzegu, czy w wodzie. Na Wawelu odbędzie się dziś ekshumacja ciał pary prezydenckiej. Czynności rozpoczną się po 18, gdy wzgórze wawelskie opuszczą turyści. Wtedy do katedry dotrze zespół prokuratorów, policjanci oraz rodzina pary prezydenckiej. Trumny zostaną przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Badania potrwają 4 dni. Po ich zakończeniu planowany jest ponowny pochówek. Ekshumacja Marii Lecha Kaczyńskich będą pierwszymi z 83 zaplanowanych przez prokuratorów. Reince Priebus, przewodniczący Krajowego Komitetu Partii Republikańskiej, został szefem personelu Białego Domu. Głównym strategiem i doradcą Donalda Trumpa został Stephen Bannon. Priebus jest jednym z najbliższych sojuszników republikańskiego przewodniczącego Izby Reprezentantów Paula Ryana, który krytykował wiele propozycji Trumpa. Był jednak również jego lojalnym zwolennikiem i pełnił rolę swego rodzaju pośrednika między nim a Ryanem. Priebus i Bannon razem z wiceprezydentem elektem Mike'em Pence'em mają organizować nową administrację. Trump formalnie przejmie władzę 20 stycznia. Dziś wieczorem warto spojrzeć w niebo. Będzie można zobaczyć tak zwany superksiężyc. Superksiężyc to potoczne określenie sytuacji, gdy mamy pełnię połączoną z obecnością Księżyca w perygeum, czyli w punkcie orbity najbliższym względem Ziemi. Dzięki temu jego rozmiary są większe, jest jaśniejszy niż przy normalnych pełniach. Superksiężyc będzie wyjątkowy. Naturalny satelita Ziemi znajdzie się najbliżej nas od początku XXI wieku. Następnym razem superksiężyc będzie można podziwiać za 18 lat. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.